W obliczu rosyjskiej agresji Polska deklaruje gotowość do przekazania amunicji na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki uda się jutro do Kijowa, gdzie spotka się m.in. z prezydentem i premierem Ukrainy. Według medialnych doniesień wizyta ma być połączona z ogłoszeniem nowego sojuszu łączącego Wielką Brytanię, Ukrainę i Polskę. Przy ukraińskiej granicy stacjonuje nawet 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że wojsko rosyjskie zwiększa zapasy krwi i materiałów medycznych. Ukraińcy czują zagrożenie, ale liczą na pomoc z Zachodu. W Kijowie życie płynie normalnie. Nikt nie chce wojny, wszyscy chcą spokojnego nieba nad głowami, dlatego myślę, że wszystko dobrze się ułoży. Działania Rosji były tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. To ostatnia taka okazja. Od jutra prezydencję w Radzie przejmuje Rosja, przypomina politolog dr Lucyna Kulińska. Wydaje się, że ten moment wzrostu napięcia musiał być także przez samą Rosję kalkulowany. Ponieważ tutaj zbieżność tych dat wydaje się nam nieprzypadkowa. W weekend działania Rosji w specjalnym oświadczeniu potępili liderzy europejskich partii prawicowych. W spotkaniu wziął udział m.in. premier Węgier Viktor Orban oraz premier Mateusz Morawiecki. Dokumentu nie podpisała przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego we Francji Marine Le Pen. Polityk tłumaczyła, że nie chce ingerować w prowadzone przez prezydenta Macrona negocjacje z Putinem. Rosja zagraża integralności terytorialnej Ukrainy i omawialiśmy ten temat w sposób bardzo obszerny. Ja jestem bardzo wdzięczny wszystkim naszym przyjaciołom w całej Europie, którzy są świadomi tych zagrożeń i tych ryzyk. Dziś minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odwiedził Estonię, gdzie spotkał się ze swoją odpowiedniczką. Dyplomaci rozmawiali m.in. o możliwych konsekwencjach rosyjskiej inwazji. Na ten moment w Polsce mieszka i pracuje ponad milion Ukraińców. Kilkadziesiąt lat temu gościliśmy wielu uchodźców z Czeczenii, a więc jeśli dojdzie do najgorszego, z pewnością Polska również będzie otwarta na tego typu wyzwania. Jutro minister Rau w Waszyngtonie spotka się z sekretarzem stanu USA. Wcześniej szef amerykańskiej dyplomacji będzie rozmawiał z ministrem Siergiejem Ławrowem z Rosji. Polska wspiera Ukrainę nie tylko dyplomatycznie, ale również materialnie, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Ale zapadła również decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej amunicji o charakterze defensywnej. O amunicji, która ma służyć obronie, nie atakowi. Tego typu działania, w zależności od rozwoju sytuacji, w konsultacji z naszymi sojusznikami, z NATO, w konsultacji z naszymi partnerami z Unii Europejskiej, one będą kontynuowane. Jutro do Kijowa poleci premier Mateusz Morawiecki. O szczegółach mówi minister Michał Dworczyk. Tam odbędzie spotkania m.in. z prezydentem Ukrainy, z premierem Ukrainy. Tematem tych spotkań będzie również kwestia pomocy ze strony polskiej. 2000 pocisków przeciwpancernych dostarczyli na Ukrainę Brytyjczycy. Rząd w Londynie rozważa przygotowanie dotkliwych sankcji dla rosyjskiego biznesu działającego na wyspach. Zostałyby wprowadzone, jeśli Rosja zdecydowałaby się na inwazję na Ukrainę. Premier Boris Johnson w rozmowie telefonicznej będzie próbował przekonać Putina, żeby cofnął Rosję z krawędzi, na której stoi. Inwazja na Ukrainę, jakiekolwiek wtargnięcie na Ukrainę poza terytorium, które Rosja przejęła już w 2014 roku, byłoby absolutną katastrofą dla świata, ale przede wszystkim byłaby to katastrofa dla Rosji. Tymczasem ukraińska redakcja BBC sugeruje, że jeszcze w tym tygodniu może zostać ogłoszony nowy sojusz łączący Wielką Brytanię, Polskę i Ukrainę. W najbliższych dniach do Kijowa uda się premier Johnson. Wielka Brytania próbuje pokazać, że jest aktywnym, ważnym graczem mimo wyjścia z Unii Europejskiej i w jakiś sposób utraty wpływu na funkcjonowanie Unii Europejskiej jako potencjalnego podmiotu mogącego aktywnie zaangażować się we wschodniej i środkowej Europie. Wskazuje profesor Tomasz Kubin. Na Ukrainę udała się też delegacja Parlamentu Europejskiego. W jej składzie jest poseł Adam Bielan. Chcemy przekazać wyrazy poparcia dla narodu ukraińskiego oraz zobaczyć na własne oczy, jak wygląda sytuacja, mówi polityk. Jak wygląda w tej chwili z jednej strony zagrożenie strony Rosji, ale z drugiej strony przygotowanie Ukrainy do odparcia ewentualnej agresji.
W czwartek w Kijowie z prezydentem Ukrainy spotka się prezydent Turcji. Władze w Ankarze przypominają, że Turcja należy do NATO i w przypadku rosyjskiej agresji, tu cytat, zrobi to, co konieczne.